Czas na przegląd prasy regionalnej. Piątkowy przegląd. Rozpoczynamy go od panoramy leszczyńskiej, a tutaj o patriotycznym wychowaniu w militarnej odsłonie, czyli co robią we Wschowskim Związku Strzelec. No i drodzy Państwo, czytamy, że kiedy w polowych mundurach i uzbrojeni po zęby wparli do budynku starostwa, zrobili na zebranych piorunujące wrażenie. Wyglądali naprawdę profesjonalnie. Później na rozkaz swojego dowódcy przez półtorej godziny bez słowa skargi czy grymasu niezadowolenia na twarzy stali niemal nieruchomo, czekając na swoją kolej. Tym wzbudzili powszechny szacunek. Mowa o członkach Strzelca, bo o nich mowa, choć są we Wschowie raczkującą organizacją młodzieżową, już pokazali, co potrafią. Teraz o nich artykuł w Panoramie Leszczyńskiej zatytułowany Bóg, honor i przygoda. Przechodzimy do Dziennika Toruńskiego. To nowości, a tu proszę Państwa o tym, że jeżeli ktoś jest niezadowolony ze zmian w komunikacji miejskiej, może pisać lub dzwonić do nowości. Kierowca się wytłumaczy. Taki tytuł nosi artykuł, a tutaj miało być szybciej i wygodniej, a wyszło jak zwykle. Autobusy się spóźniają, a pasażerowie marzną na przystankach. No i teraz czytelnicy mogą wyrazić swoje niezadowolenie. To nowości Dziennik Toruński. Przechodzimy do Ekspresu Bydgoskiego. A tutaj na pierwszej stronie również widzimy autobus, ale my porozmawiamy o węgierskim rondzie, czyli zbieg ulicy Rycerskiej i Zygmunta Augusta ma swoje imię. Węgierski kolejarz, budowniczy kolei Józef Treitler został patronem ronda znajdującego się na bydgoskim Bocianowie. I teraz o tym w Ekspresie Bydgoskim na pierwszej stronie w artykule Węgierskie Rondo. No i przechodzimy jeszcze do Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej. A tutaj dziadkowie by ich prześcignęli. No i proszę Państwa, o czym ten artykuł? No oczywiście o sytuacji w szkołach powiatu wadowickiego i suskiego. Udział uczniów w lekcjach WF-u jest więcej niż dobry, ale to wyjątek, bo na WF idą chętnie, ale... No i tu są trzy kropki. Jakie tuż ale, proszę Państwa, się pojawia w artykule dziadkowie by ich prześcignęli w Małopolskiej Kronice Beskidzkiej. My do przeglądu prasy regionalnej w dzisiejszym programie jeszcze wrócimy, ale teraz to by było na tyle. Druga część przeglądu prasy regionalnej. Proszę Państwa, zbliżają się święta. Wiadomo, że na naszych stołach będzie królował, będzie gościł karp. No i właśnie super nowości podkarpackie. Jak to brzmi? Podkarpackie będą podpowiadały, jak można przyrządzić karpia, bo są przepisy, ale jest też artykuł, jeśli nie karp, to co? Coraz więcej osób przyznaje, że nie ma najmniejszej ochoty samodzielnie pozbawiać przeznaczonego na wigilijną wieczerzę karpia życia. No i na naszych wigilijnych stołach karp króluje niepodzielnie od zawsze, ale mało kto umie sobie wyobrazić wigilię bez tej ryby, o ile tak można powiedzieć, w roli głównej, ale większość z nas także wolałaby nie uśmiercać samodzielnie karpia, a o tym, że ryby też czasem przed sprzedażą przebywają w strasznych warunkach, wolimy nie myśleć. I właśnie teraz, proszę Państwa, o tych problemach karpia i o tym, jak no, pozbawić go w humanitarny sposób życia w artykule Jeśli nie karp, to co w super nowościach podkarpackich. Przechodzimy teraz do dobrego tygodnika sądeckiego, a tu wiele, wiele artykułów, a wśród nich między innymi o tym, że mieszkańcom zagrażają osuwiska. W Poprawicach może odciąć takie osuwisko od świata połowę wsi. Znajduje się ono na głównej drodze prowadzącej przez miejscowość. No i proszę Państwa, stabilizacja osuwiska to jest sposób na to, żeby nie doszło do nieszczęścia. Mieszkańcom zagrażają osuwiska, to artykuł w dobrym tygodniku sądeckim. I jeszcze zaglądamy do tygodnika nadwiślańskiego, a tutaj strzały na stacji paliw. O co, proszę Państwa, chodzi? Otóż w powiecie stalowolskim trwa rozbójnicza seria. Kolejnym jej epizodem były sceny niczym z gangsterskiego filmu, jakie rozegrały się na początku minionego weekendu na jednej ze stacji paliw. I właśnie o tym w artykule Strzały na stacji paliw w tygodniku nadwiślańskim. I w dzisiejszym przeglądzie regionalnej prasy to by było na tyle.